Dominik, a wszystkie Szymki to fajne chłopaki, więc nigdy w to nie wątpiliśmy, moi drodzy. Cześć! Witam was wszystkich fanów WTF, czyli w ogóle to fajne, czyli w ogóle to fajny klocek, gdzie kanał ten bada, czy spotykamy się z fajnym klockiem, czy nie, moi drodzy. I zazwyczaj sprawa jest prosta. Idziemy do sklepu, kupujemy jakąś paczkę, widząc coś w środku, widząc firmę, czy coś w środku, dobra, akurat nie, to bym źle powiedział, bo często właśnie w środku mamy niespodziankę, ale widzimy, prawda, to opakowanie, co jest zaprezentowane, no i wiemy, co mniej więcej może być w środku. Dzisiaj jednak dostaliśmy paczkę już dawno temu, w sensie kilka dni temu. Szymon i Klocki przysłał mi oto bardzo fajną paczkę. Tu ją możecie znaleźć, jeśli jeszcze jej nie widzieliście. Zapraszam was serdecznie i na jego kanał, i na przegląd tej paczki. Naprawdę była ciekawa, no a jej zawartość naprawdę mnie zaskoczyła. Moi drodzy, dostałem bowiem pierwszą serię pseudofigurek. I uznałem ten materiał za tak fajny, za tak ciekawy, że nie mogłem się oprzeć, by zrobić dlatego osobny odcinek. Nie otwierać tego tam na ogólnym unboxingu, tylko że naprawdę temat jest tak fajny, żeby zrobić mu całkowicie osobny odcinek. I uważam naprawdę, że Szymon się tutaj świetnie przyłożył. Jest mój imiennik, a wszystkie Szymki to fajne chłopaki, więc nigdy w to nie wątpiliśmy, moi drodzy. Więc tutaj dostajemy, patrzcie, jak ładnie wykonane. Swoją drogą wszystkie są identyczne, bo kolega to narysował plus później pokserował. Wow, super, że wszystko jest identycznie, profesjonalnie jak w prawdziwych figurkach. Pseudo mini fix, tutaj mamy numer, seria pierwsza, ostrzeżenie, że możemy umrzeć jak to otworzymy. To jest klasyk po prostu i świetnie się tutaj Szymon postarał. Z tyłu również, spójrzcie, mamy nazwę i temu. No ciekawe, czy to jest prawdziwa nazwa i temu, jak myślicie? Kolejne ostrzeżenia o umarciu. Otwierasz na własne ryzyko. Zadławienia Made in China in 100% for China Plastic. Szymon i Klocki 2019-20. Lego pseudo i znak towarowy Szymon i Klocki zastrzeżone. Są egzemplarz wyłącznie dla WTF Kloc. Spójrzcie, moi drodzy, jaki rarytas mnie tutaj kopnął. Widzicie, to jest wszystko identycznie zrobione, żeby pan potwierdzić, to jest ładne ksero. Spójrzcie, jak nawet tu się postarał z tym wycięciem. No naprawdę świetna robota. I teraz mam nadzieję, że się nie dziwicie, że tutaj tak zrobiłem. Moi drodzy, jeżeli mam to wymacać, robota jest świetna w ogóle, to nie wiem, jak on to w ogóle pozaklejał. Chyba klejem, ale jest to zrobione świetnie. Aż mi żal tego otwierać. Opakowań na pewno nie wyrzucę. Jeżeli macam, no to powiem wam tak, to na pewno tak, są figurki. Tu mam figurkę chyba z gadżetami, a tu mam figurkę też z gadżetami, z dzidą jakąś. To jest jakaś dzida, moi drodzy. Cóż, przez to, że jest papier wymacać, jest to ciężej niż zwykłe Lego, ale gdy już trafię do sklepu, gdy już z Szymonem i Klocki się dogadam, żeby wprowadzić takie figurki do regularnej sprzedaży, no to, moi drodzy, no, czekajcie, macam. Okej. Okay. Dobra, tu też jakieś są te. Więc zaczniemy sobie tak, jak jechaliśmy, od tej może w takim razie figurki. Tu mam na taką linię, nie wiem, czy to linia przecięcia jest taka wyraźna, czy co, ale zaczniemy sobie może od niej w takim razie, żeby zobaczyć, co tutaj mamy w tych pseudo mini figurkach. Moi drodzy, w ogóle patrzcie, jak świetnie. Oprócz tego, że on się tak postarał z opakowaniem, dostajemy tutaj również jeszcze pseudo mini fix cygan bez ciała. Okej, dostajemy opisy. Cygan bez ciała zaznaczony. Nie jest więc to cała ulotka z wszystkimi wymienionymi figurkami, ale moi drodzy, nie dajmy się zwariować. I tak Szymon zrobił świetną robotę. Tutaj mamy, o, mamy figurkę i faktycznie, co to jest w ogóle? Okej, tu widzimy w środku, już nic nie ma. Co to jest? Czy to jest pomalowane przez ciebie markerem? Chyba tak, te włoski są pomalowane przez ciebie markerem. Co to jest? Ej, kupowałbym, gdyby to wyszło. Figurka faktycznie mega custom pomalowana ręcznie. Ależ bym chciał to rzucić na miniaturkę, ale kurde! No, nie mogę, bo wtedy spróbuję niespodziankę tym, co chcą obejrzeć. Spójrzmy, kieszonki, pasek narysowany. Cygan bez ciała, hit. Może przynajmniej jego rzucę, a pozostałe jakoś zabluruję czy coś. Nie, naprawdę, świetna robota. Jedziemy sobie więc z tym gościem, drugim. Tak, to jest naprawdę może świetny pomysł, żeby takie coś prowadzić. Nie, na przykład do mojego sklepu z klockami Lego, przystań klocków.pl. PS, tak właśnie pomyślałem, nie zawierałem w nazwie słowa Lego, więc czemu by tam nie wprowadzić WTF-ów jakieś? Co ty myślicie, moi drodzy, by do mojego sklepu wprowadzić WTF-y, co? Czy raczej nie, żeby nie było, ale tak, kto wie, na przykład takie właśnie figurki. No niestety tutaj mikrominusik, bo tutaj ulotki nie dostaliśmy. Oczywiście śmieję się z mikrominusik, ale wiesz, Szymon, jak już nas przyzwyczaiłeś do ulotek, no to już wiesz. Natomiast dostajemy za to, jestem w stanie wybaczyć, bo dostajemy prześwietną figurkę Iron Moona. A bardziej bym powiedział Iron Siekieruna, bo to jest Iron Moon z kilkoma elementami, jakimi są.
topór właściwie, nie siekiera, ale fajna, nawet ładnie wykonana, prawie jak z Lego, nie wiem co za podróbka, z jakże ultra ciekawym zielonym płomieniem, który zdarzał się w Lego, ale jakże rzadko, no i zielonym ślizgaczem. Ślizgacz chyba mu się nie przyda, ale na przykład już zielony promień, czemu nie, moi drodzy, wiecie, że napromieniowany, o, aj, wiecie co próbuję zrobić? Niestety w podróbce tego nie zrobię, bo chciałem zrobić, że on, wiecie, wali zielonym tym... zielonym laserem, moi drodzy. Iron Moon, powiem wam szczerze, dobrze wykonany. Głównie gdyby nie kolorki. Głównie kolorki go zdradzają, to chciałem powiedzieć. No i oczywiście no, buźka, która również ma ten kolorek skóry nieklockowy, ale wykonane jest to całkiem dobrze. Chociaż wyraz twarz taki... już nie wytrzymam, muszę kupę! A, także troszkę taki, wiecie, te polika ma tutaj nabuzowane, ale sam torcik naprawdę, patrzcie, bez jakichś większych błędów, bez w ogóle praktycznie błędów, z nadrukiem z tyłu jeszcze. Okej, okay, ta podróbka jest ciekawa, jestem ciekaw z czego ona jest, z jakiej firmy. Hełm również poprawnie w miarę zrobiony, nie widzę tu żadnych błędów, no i spójrzcie, nawet się otwiera. Właściwie mówię, zdradzają tą figurkę tylko kolory, szczególnie w okolicach oczu, więc nie jest źle, a nawet jest bardzo dobrze. Jeżeli Szymon kojarzysz, z jakiej to jest firmy figurka, napisz mi koniecznie, to się tą firmą zainteresuje, prawda? No i ostatnia saszeta. Dobra, również bez informacji co to jest, czyli, no ty, wiecie, ja trochę rozumiem, tak? Iron Moon nie potrzebował wiedzy, co to jest, tak? Bo każdy wie, że to jest Iron Moon. A cygan bez ciała jednak wymagał tej wiedzy, tak? Także, moi drodzy, dobra, dostajemy kolejną ciekawą figurkę. Jest to figurka z Ninja Gosów. Ciekawy dół, również ciekawa góra. Nie wiem, czy to na kamerze ładnie widać, ale to jest bardzo ładnie wykonane. Nóżki chodzą ciut zbyt lekko, mamy tutaj ten minus. Tył. Oczywiście widać, że to jest proste, w prosty sposób zrobione, ale w jakiś taki sposób intrygujące. No, takie, no, nie wiem jak to opisać, bo to nie jest taka normalna szkoła, takie, kurde, duże to patrzeć robi nawet niepokojące. To już jest jakaś gorsza podróbka, bo łapy chodzą, ta mi w ogóle wyłazi, ta chodzi ciężko, tu chodzą, ta chodzi łatwo, tu chodzi ciężko, nogi zbyt łatwo jeszcze wypadają. Natomiast sama figurka faktycznie zaiste ciekawa, tym bardziej jak nałożymy jej to. Co to jest? To nie jest jednak chyba Nexonite. Z jakiego to jest uniwersum? Jeżeli ktoś wie, niech mi napisze. Chociaż jednak, kurde, maska mogłaby zdradzać, że to jest... Kurde, nie mam pojęcia, co to jest za miks, ale bardzo ciekawy. Ninja lawy? Ninja, kurde, jakiś, wiecie, płomienny ninja? Bardzo bym ci również, Szymon, wdzięczny za informację, z jakiego to jest uniwersum chińskiego. Jaka firma? Bo też może nie jest w sensie najgorsza, tak? Dodatkowo dostajemy tutaj jeszcze gadżety w postaci takiej brońki. Bardzo podobna do Lego i kolorystycznie wszystko, więc też bym miał problem się kapnąć. No i dostajemy drugi zielony płomień. To może być naprawdę przydatne wraz z rękojeścią, moi drodzy. No i cała kolekcja pierwsza, którą ja póki co zebrałem, mini, pseudo minifigów, wygląda tak. Pseudo minifigi. Powiem ci teraz tak, drogi Szymonie, szczerze nie przeszkadzałoby mi, żeby cała seria była utrzymana w tym tonie i pasowałoby to również do tytułu pseudo minifigurki. Natomiast również te są spoko, są mniej pseudo, nie? Ale, bo wiecie, w sensie przynajmniej ten jest taki totalnie dosłowny. To jest swoją drogą bardzo dobra podróbka jakościową, kolorystycznie się trochę różni, ale da się tym absolutnie bawić, jest okej. Okay. Tutaj mu wszystkie, że tak powiem, członki chodzą trochę zbyt luźno i byłoby fajnie, gdyby chodziły normalnie. Mówię, jest coś niepokojąco jednocześnie intrygującego w tej postaci, szczególnie w jej nadrukach, takich mocno specyficznych, chociaż kamera i tak ładnie nie oddaje chyba, ale coś jest w tym gościu. Ja mu maskę zdejmę, bo jednak bez maski wygląda lepiej, chociaż tutaj te białe rękawy mi nie pasują. Absolutnym jednak faworytem, jeżeli chodzi o pseudofigurki, jest cygan bez ciała, do którego dodatkowo się przyłożyłeś i ewidentnie narysowałeś ręcznie markerem resztę detali. Moi drodzy, mimo wszystko Szymon i Klocki bardzo naprawdę fajną robotę zrobił. Mega się przyłożył przede wszystkim do tego, także jeszcze raz zapraszam was na jego kanał, jeśli jeszcze jakimś cudem nie byliście. Warto wpaść, warto oglądać, warto jego filmiki tutaj, bo naprawdę wiecie, chłopak się mega postarał. Zostawiam jeszcze figurki swoją drogą na bazowy kanał. Nie wiem, czy znajdę czas otworzyć je na bazowym kanale, ale kurczę, no byłoby szkoda, nie. Może spróbujemy, może zobaczymy, jak się, moi drodzy, uda. Niemniej dzisiaj wam bardzo dziękuję za to, że byliście tutaj ze mną. Kolejny odcinek, kolejny dzień. Widzimy się oczywiście wkrótce w kolejnych odcinkach. Jeżeli interesują was w ogóle pojedyncze minifigurki, no to na tym kanale właściwie jest pełno, tak? Więc zostawcie subskrypcję i wpadajcie na inne pojedyncze minifigurki. Cygana to nie było, no ale cóż. Jeżeli interesują was zwykłe minifigurki, prawdziwe z Lego, no to wpadajcie na mój bazowy kanał, gdzie również
również zapraszam Was do zostawienia subskrypcji oraz obejrzenia prawdziwych minifigurek legowych. Jeszcze raz wielkie dzięki za to, że byliście. Do zobaczenia wkrótce. Bye!